Dzień dobry, Sylwia Perka, firma Timag Agropolska. Dzisiaj gościmy w gospodarstwie rolno-przemysłowych zakładów zielarskich w Syrkowie i mamy przyjemność spotkać się z reprezentantem gospodarstwa, panem Arturem Średniem, który właśnie przed chwilą wykonał zabieg z wykorzystaniem naszego produktu. Arturze, jak oceniasz stan plantacji poziwie na waszym gospodarstwie? Bardzo dobrze. A czy nie obawiasz się zagrożeń związanych ze suszą, z tą kapryśną pogodą, która niestety towarzyszyła nam przez dwa ostatnie sezony wegetacyjne? Nie, dlatego stosujemy startek, żeby na starcie już wykorzystać potencjał wody, wilgoci, jeszcze zasobności w tą wodę przed tymi gorszymi miesiącami, żeby ta roślina już była do przodu. Bardziej niż te, od tych plantacji, na których nie stosuje się tych produktów Timaka. Bardzo rozsądnie. Zauważyliśmy jako firma, że stan plantacji po zimie, tak jak mówiłeś Arturze, jest bardzo zadowalający i to jest odpowiedni moment na to, aby zadbać i wykorzystać potencjał tych roślin, żeby je zabezpieczyć przed suszą, przed tymi wszystkimi niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które niestety, ale dotykały nas przez dwa poprzednie sezony. I bardzo nas cieszy, że jako gospodarstwo od tylu lat stosujecie nasze produkty. Jednym z naszych sztampowych produktów jest Feti Actel Strate, którego używamy do regeneracji roślin po zimie, rzepaków, zbóż. Ma to na celu pobudzenie tych roślin i zbudowanie plonu.